Dobra, panowie, jedziemy pierwszy temat. Kwestia technikaliów, tak? Czyli podział szkolonych na funkcje. Czyli to, cośmy w tej chwili zrobili. Z czego się składa podstawowa grupa bojowa w armii niemieckiej. To był dowódca, komander, tak? Typowe stanowiska w czołgu, tak jakśmy przed chwilą zrobili. Jest dowódca czołgu, działonowy, celowniczy, kierowca, mechanik, strzelec, radiooperator i ładowniczy sam. To znaczy jest sytuacja tego typu, że będziemy jeździli sztagami i on niestety, nie wiem czy się orientujecie, nie ma zamontowanego MG i odpada jeden z załogantów, tak? Nie ma strzelca, radiooperatora. Tylko tym się różni, to warto pamiętać. Jedziemy dalej. Z czego nam się składa czołg? Żeby móc omówić teraz to, czym będziemy jeździli, to musimy po prostu dowiedzieć się, z czego się składa czołg. Ja słucham was. Z jakich elementów składa się czołg? Z jak uważacie? Słucham. Kierowca. Nie, nie Szczerze mówimy o materiale ludzkim, mówimy o konstrukcji w tej chwili. Armata, podwozie. Przepraszam, to zespół napędowy, to znaczy gąsienice. Pięknie. Silnik. Jest też zespół napędowy zwany silnikiem, też jest. Zgadza się. Jest kadłub, nie wiem jak to teraz nazwać, tak fajnie wojskową. Wanna. Ale jest kadłub. No, tu trzeba odróżnić. Jest kadłub, jest tak zwany superstructure wanna. Jest część amunicyjna w kadłubie, to jest część przechowywania amunicji. To jest najbardziej newralgiczny punkt czołgu każdego. Dokładnie. Jest część załogi, która odpowiada za strzelanie, to jest strzelniczego lub działonowego. Inaczej mówiąc, jest część, która przy samej wieży to będzie to wódca czołgu. Dobra, ja zapraszam, chodźcie, podejdźcie do czołgu ze mną. Że jest kierowca. Czekajcie, podejdźcie wszyscy tutaj do czołgów, bo zobaczcie, czołgi się od siebie dość mocno różnią. Szczególnie trzeba odróżnić. To nie jest czołg. Tak, to nie jest czołg, to jest dział samobieżny, tak? To trzeba odróżnić, to jest po prostu działo na kółeczkach. Inaczej niszczyciel czołgów. Dokładnie, to niszczyciel czołgów, zwany jak Panther, one tam ewaluowały później z tak. Stuk 3, tak? Tak, stuk 3, czwórka, to jest czwóreczka, tak? Widzicie, czwórka ma dodatkowo jeszcze ochronne burty. Natomiast pamiętajcie, jeśli chodzi o celowanie, bo dlaczego was poprosiłem o wymienienie tych elementów? Warto o nich pamiętać, ponieważ każdy z tych elementów, tak, dokładnie, każdy z tych elementów ma swoje parametry i on stanowi naszą podstawową obronę, tak? Wiadomo, że co jest najsilniejsze w czołgu? Jakie strony czołgu są najsilniejsze? Przednia część. Dokładnie, to wszyscy wiemy. Natomiast czołgi różnią się właśnie od siebie później już szczegółami, jeśli chodzi przede wszystkim o pancerze boczne. Zauważcie, niektóre posiadają te burty dodatkowe słonowe, tu fajnie to widać pancer 4 i spójrzcie na sztaga, prawda? On ma jak gdyby dodatkową ochronę, ponieważ delikatnie mówiąc, to co jest kadłubem, tak? Tutaj można nazwać, bo tutaj jest głównie tylko kadłub. To... A w sztagu, tak? Tak, w sztagu. I... co to jest kadłubem, to można powiedzieć, że to jest papier praktycznie. Boki, ten sprzęt tutaj w sztag, to jest papierowa zabawka, jeśli chodzi o boki i tył. Natomiast jedyne, co jest jego silną stroną, i to też trzeba sobie o tym powiedzieć, to jest przede wszystkim jego działo, dość stabilne, aczkolwiek niestety przyrządy celownicze nie należą do najlepszych, ale największą, że tak powiem, piętą achillesową czołgu to jest tak zwany mantlet. Nie wiem, czy się orientujecie, co to jest mantlet. Jarzmo. To jest osłona tutaj mocowania właśnie jarzma działa i zobaczcie, ona jest dość, chyba jest zawsze zwykle jednym z najbardziej grubych elementów czołgu, ponieważ to jest być lub nie być dla czołgu, tak? Unieruchomienie działa praktycznie, szczególnie w takim pojeździe jak sztag, który praktycznie nie ma... Likwiduje go prawdę z pola bitwy, on nie istnieje. Po prostu jedynym rozsądnym rzeczą, którą może zrobić załoga, nie mając dodatkowo KM-u, zauważcie, jest po prostu opuścić ten pojazd, tak? I tak się rzeczywiście w rzeczywistości działo. Do czego ten czołg, jak myślicie, warto używać? Zasadzek do obrony. Powiedzmy, to jest niszczyciel czołgów. No powiedzmy, ja to upraszczam, tak? No upraszczam do w tej chwili. Do obrony swoich, tak? Zasadzek. To jest bardzo dobry, tak. Bardzo dobry na materiał do obrony swoich własnych pozycji. Dokładnie, to jest materiał świetny. A jak powiecie mi dlaczego? Pomijając oczywiście sylwetkę niską. Bardzo dobrą armatę i bardzo dobry procent niszczenia obiektów przeciwległych. Panowie, tak, zgadza się, natomiast poza tym, tą oczywistą rzeczą jak armata i jej celność, jest jeszcze jeden dość istotny element,
To znaczy, ten czołg ma... Niszczyciel czołgów. Niszczyciel czołgów, dobrze, dobrze. Przepraszam, musicie mi wybaczyć, bo... Nie, więc trzeba być precyzyjnym, jak najbardziej. Niskie koszta produkcji, masowa produkcja. Tak, no ale to mówimy, teraz o elementach na polu walki, tam już nie kwestia ilości rzeczy, powiedzmy, robionych. I w ogóle oceną pod kątem ilości wyprodukowanych sztuk, bo to powiedzmy jest zupełnie oddzielny temat już historyczny. To tu jest kwestia właśnie tej niskiej sylwetki, tak? Ale najważniejszej rzeczy to jest kąt pochylenia działa. Nie wiem, czy ktoś się orientuje, jaki kąt pochylenia działa występuje tutaj w tym właśnie czołgu. Na nie przykład, ale zgaduję, że większy niż w czołgach. Jak wiecie, mankamentem jest pochylenie, kąt boczny, tak? Bo tutaj dochodził on do 10 stopni lewo-prawo, tak? Tu dla wszystkich, którzy będą dzisiaj bawili się tym czołgiem. I tu jest właśnie podstawowa rzecz. Tutaj współpraca kierowcy z działonowym to jest po prostu wszystko. To jest bezwzględne. Niestety ten czołg, przepraszam, zniszczyciel czołgów, tak? Czyli dział samobieżny, tak to można też można byłoby je nazwać. Musi jak gdyby wpleść w swoje działania bardzo, bardzo dobrą. Tu kierowca po prostu musi być bardzo dobry, tak? W tym w pojeździe musi po prostu informacja musi przebywać bezpośrednio między kierowcą a działonowym. Dokładnie. A natomiast jego największą zaletą wśród wszystkich tutaj obiektów, które mamy w tej chwili na poligonie, jest kąt obniżenia góra-dół, tak? Ponieważ on w rzeczywistości. Bo on w rzeczywistości wynosił tylko 6%. 6 stopni, przepraszam. 6 stopni, ale tu w tej grze, i tutaj to są pewne elementy, które musicie wiedzieć. Pewne rzeczy, które no niestety twórcy gry troszeczkę zmienili i musimy też na to poprawkę wziąć. To jest czołg, który ma najlepsze wśród wszystkich tutaj, czy to jest niszczyciel, który ma najlepsze wśród wszystkich kąt pochylenia działa w dół. I dlatego jest to najlepszy sprzęt do organizowania. Organizowania zasadzek do następnej zabawki niegrzecznych chłopców, jak widzicie, już zupełnie inna rozmowa. To już jest czołg, tak? Nie mówimy o niszczycielu czołgów, chociaż on też może służyć oczywiście do niszczenia czołgów, to taka trochę myląca nazwa. Jest to Panzerwagen 4, popularnie zwany Panzer 4, tak? Też mnóstwo odmian, które doprowadziły go mniej więcej do takiej postaci, jest to jedna z końcowych postaci, tak? Czyli to jest, pamiętajcie, to jest rok 43, tak? Także też musimy wybaczyć. Czwarty. No w zasadzie czwarty, no ale powiedzmy, że tutaj część sprzętu to jest jeszcze rok 43, nie? To jest, że tak powiem, czołg lekki, tak? Do klasy, zaliczamy go do klasy czołgów lekkich. Tutaj z tym klasowaniem jest trochę problem, bo zobaczcie, Pantera przez niektórych była zaliczana jeszcze do czołgów średnich na przykład, a już Rosjanie ją zaliczali do czołgów ciężkich, prawda? No to już tam kwestia kwalifikacji, to nie ma dużego znaczenia, liczą się jej parametry. Dobrze. Co to, panowie, jeśli chodzi o ten sprzęt, to tutaj musimy niestety też powiedzieć, że wadą, jeśli chodzi o pancerz tego sprzętu, to są niestety znowu burty boczne, czyli boki, tak, kadłuba i oczywiście tył, który zawsze jest najbardziej wrażliwy. Co jest jeszcze najbardziej odsłoniętym elementem niezabezpieczonym czołgu, jeśli chodzi o strony? To mi powie. Pierzeczka dowódcy każdego. Przedział kierowca. Przedział kierowcy. Nie. Wieżyczka przedział kierowcy zwykle bardzo dobrze chroniony. Ja od KM-u. Panowie, to jest góra czołgu. To jest góra czołgu. To jest pięta achillesowa każdego czołgu. Tam jest najniższy pancerz z możliwych i to jest niestety to, co... A to co nad wieżyczką następuje? Ten... Nie, mówimy o całym dachu, tak. Znaczy, czyli samolot, tak? Tak, tylko samolot może to zrobić. I niestety robi to bardzo skutecznie. Niemcy niestety między innymi przegrali wojnę, ponieważ stracili przewagę w powietrzu. Czym jest przewaga w powietrzu? Nie muszę komu powiedzieć. Wieżyczki, tak? Tak, mówimy o wszystko, co jest u góry. Nie tylko, znaczy, oczywiście, no dobrze, tu w tym wypadku oczywiście mówimy o górze wieży. No jest wanna. I zobaczcie, jaka jest wada tej wanny. Spójrzcie na nią. Co tu mamy? Co tu mamy? Jak ta płyta czołowa wygląda? Jaki kąt jest ta płyta czołowa? 90 stopni. Tak. Oni tutaj zawieszali gąsienicę z tego, co z przodu, żeby jeszcze zwiększyć grubość pancerza. Gąsienice nie były jako część... Przypominam, będziemy w misji zaraz, będziemy niestety brali, czy stety, czołgami rosyjskimi. Te informacje, no w tym sensie, że ominie nas przyjemność celowania precyzyjnego. Natomiast
Tu zobaczcie, podobnie spójrzcie też na sztaga. Zobaczcie, też nie ma dużego pochyłu tej płyty. To jest śmierć, to jest, że powiem, śmiercionośna sprawa. I wszędzie, gdziekolwiek będziecie próbowali celować, to jest najlepsze miejsce. Chociaż mimo, że tu jest pancerz, nie jest z którym? Pancerzem. Między tymi dwoma uchwytami, tak? To jest dokładnie tu, gdzie wskazuje w tej chwili PM-ko. A, między dwoma uchwytami na gąsienicę, dokładnie, tak? To jest najlepsze miejsce do rozwalenia szczuka 4. Każde. Przepraszam, lewej, pancerz 4. Pancerz 4, przepraszam. Czy, nie, najlepszym miejscem jest oczywiście wieża. Panie prowadzący, ja mam taką sugestię. Kurka, sorry. Panie prowadzący, ja mam taką... tam, gdzie pokazujesz... Weź tam strzel, dobra? To ten, to wszystko... No. Posłuchajcie, jak powtarzam, najgorszym, najcieńszym elementem tego czołgu jest przód wieży, który jest najistotniejszy. I to jest, tak jest miejsce, w którym po prostu niszczymy natychmiast czołg, ponieważ zabijamy załogę, dowódcę. Najmniejszym elementem strzelania jest uzyskiwanie kątu 90 stopni, tak? Do penetracji. To z boku, najlepiej. No, tutaj jeżeli musicie też jeszcze o jednej rzeczy wiedzieć, że się na rykoszet. Że jeżeli, dokładnie, te czołgi mogą mieć nawet bardzo słaby pancerz, nawet tak w przypadku jest niestety T-34-76, gdzie jego jedynym elementem przetrwania to nie był pancerz, grubość tego pancerza, tylko było pochylenie odpowiednie płyt pod odpowiednim kątem. I kąty były dość wysokie, bo to były kąty 45. 90, nie, 45 do 50 stopni. Zobaczcie, to jest następny czołg, który został tak naprawdę, powstał i uważam go za jednego z najlepszych czołgów II wojny światowej Pantera. Chodzi o to, żeby... Spójrzcie na przednią płytę czołową. Tak, odpowiednia płyta czołowa pod kątem 45-50 stopni robi dwa razy grubszy penetrację dla pocisku niż na zwykle taka sama zwykła płyta pod kątem 90 stopni, tak? Czołgi średnie. Uważam, to był chyba najlepszy czołg II wojny światowej, jeśli chodzi o czołgi średnie, tak? Ponieważ on łączy w sobie zalety T-34, tak, T-34, zachowuje mobilność. Zobaczcie, spójrzcie na gąsienicę. To jest nauka z stepów ukraińskich, zimy, rozmokłych bagien, mobilność, gdzie pancerz, praktycznie ten czołg jest wtopiony, tak. Pancer 4 kompletnie sobie nie radził na froncie wschodnim, właśnie z powodów kwestii mobilności i grzęznięcia w nieradzenia sobie nawet z jakimś większym błotem. Natomiast ten czołg sobie wspaniale radził. I zobaczcie jeszcze, jakie elementy tutaj zostały wprowadzone, co poprawiono w stosunku do T-34. Czy widzicie, gdzie znajduje się luk kierowcy? A gdzie ta klapka się podnosi? Tak. Luk kierowcy jest ukryty, tak? Dokładnie. Tuż przed tobą jest. A gdzie znajduje się w T-34 luk kierowca? No na przodowy. Dokładnie. A co jest najsłabszym zawsze miejscem pancerza? To jest właśnie luki. Wszystkie włazy, wszystko, tak, wszystko co może być ruchome. I panowie, największa śmiertelność załóg T-34 wynikała z tego, że trafiony, jeżeli oczywiście pocisk nie zrykoszetował, trafiony w czołg z przodu, w okolice właśnie luku kierowcy, który tu teraz wskazuje, jest przeciw T-34, to efekt był taki, że ten luk wpadał do środka praktycznie czołgu, przebijał pancerną ścianę za kierowcą, która się znajdowała, i ona też niestety nie była zbyt gruba, ponieważ T-34 wadą jego była niestety mało miejsca w środku i tam niestety trzeba było wymusić pewne bardzo tragiczne kompromisy. Wpadał do środka, miażdżył oczywiście, zabijał kierowcę, przebijał przede wszystkim się przez płytę pancerną i zapalał czołg. T-34-85 w badaniach, oczywiście tu propaganda to oczywiście rosyjska bardzo ładnie ukrywała do dzisiaj nawet, to był najbardziej palący się czołg II wojny światowej, panowie. Tak jak kiedyś nazywano Shermany, że to były zapalniczki, tak? Były takie po kampanii w Afryce. Nie wiem, czy tak mówili. To była też, to był pewnie ścisłości, ponieważ bo to jest kwestia silników, tak? Bo nie wiem, czy wiecie, jakie silniki właśnie stosowano, jakie paliwo, tak, stosowano. Pancer, benzyna, tak. Ruski diesel. Niby. Tak, diesel. O, i to ale diesel równie różnice. Dobrze się palił. O, i to właśnie o tym trzeba powiedzieć. Zależy od stopnie zapłonu. Tak, czemu nie pozwolicie? Trzeba złamać pewną taką mit, tak, który funkcjonuje. Przy temperaturach po penetracji czołgu. Wszystko się zapali. Zarówno benzyna, jak i ropa równie dobrze tak wypala. Wszystko i to jest po prostu. I w sytuacji, kiedy zbiorniki paliwa
zbiorniki paliwa, dodatkowo ktoś umieszcza na zewnątrz, a kto mi powie, jaki czołg posiada zbiorniki paliwa na zewnątrz? Nie wiem, T-34. Pantera jest rewelacyjnym kompromisem, wyeliminowaniem praktycznie wszystkich wad T-34. Łącznie z tym, że górowała nad nim znacząco pancerze. Ten czołg jest nie do ruszenia przez T-34-76 do odległości około 400 metrów, tak. Można spokojnie podpuszczać, przepraszam, do odległości 800 metrów, natomiast do odległości 400 metrów dla T-74-85. Do tych odległości Pantera mogła się w ogóle nie martwić, mogła spokojnie podpuszczać, natomiast mogła niszczyć T-34-76 i T-34-85 z odległości prawie 1200, nawet 1600 km. To działo jest rewelacyjne. Ale od metrów. Zobaczcie, spójrzcie na długość tego działa i porównajcie z Panzer 4, spójrzcie. To działo w Panterze jest najlepsze. 75 mm. To jest działo 75 mm. To nie jest 88 potężna, która tam macie zaraz z tyłu w Tygrysie i w King Tigerze. Natomiast działa to na pocisk po prostu. Tak, długość lufy, panowie. Długość lufy to jest szybkość gazów, szybkość działania gazów wylotowych. Prędkość początkowa pocisku. Precyzja. Dokładnie. Zgadza się. To była największa zaleta dział o tak zwanym długim kalibrze. Kolejny majstersztyk niemieckiej technologii. Uważam, najlepszy czołg II wojny światowej. Ciężki, najstraszniejszy. Najstraszniejszy to jest duży postrach. Ale jego parametry potwierdzają to, co mówię. I jeśli chodzi o parametry kadłuba, praktycznie z wszystkich stron, przede wszystkim przed niego, osłony wieży bocznej, tylnej, bocznej. Praktycznie on jest, wieża jest nieprzebijalna też w praktyce, bo muszą być odległości 200-300 metrów, żeby można było coś zrobić temu czołgowi, jeśli chodzi o czołgi radzieckie, tak? Nawet dla 85 tak groźnych, ten czołg sobie radzi z tym 85 do 600-700 metrów spokojnie, musi się bać. Natomiast jego piętą achillesową są boki, burty niestety. Tutaj kadłuba. Boki, kosz produkcji. Przepraszam, Polisz. Takie jedno ten zapytanie laika, bo widzę, że jest znacznie na temacie. To prawda, że wszystkie czołgi niemieckie napęd wieżyczki miały ręczne? Nie. Wszystkie czołgi niemieckie, jak i amerykańskie, miały napęd bezpośrednio przekładany z prądnicy silnika i miały dublowane agregaty. Tylko rosyjskie czołgi miały niestety jeden agregat i to bardzo słaby, na przykład do 1 kW, który na przykład powodował, że jak czołg najechał na 22% przeszkodę, tutaj macie taką, zobaczcie, powiedzmy, wjeżdża czołg sobie tutaj, T-34 nie był w stanie obrócić wieżą. Aha, trzeba było, a dlatego niemieckie czołgi miały naprawdę... Natomiast wszystkie czołgi miały dublowane, napęd, tak? Wszystkie czołgi miały dublowane, były dublowane swoje napędy poprzez możliwość używania ręcznego, ponieważ wiadomo, że to było zawodne. Natomiast na przykład tutaj to bardzo fajny temat poruszyłeś. Na przykład zobaczcie, prędkość obracania wieży. Dobrze, że właśnie wspomniałeś. Prędkość obracania wieży w Panterze zależała od tego, jak. Obrotów silnika? Tak, dokładnie od obrotów silnika. Było bezpośrednio w naszych samochodach. I to musicie mieć świadomość, że tu w grze jest to oddane tym, że jeżeli wyłączycie silnik, tak, driver wyłączy silnik, bo to jest bardzo ważne, dlaczego jest ważne. Zasadka, tak? Nie ma wspomagania. Silniki niemieckie, wszystkich innych czołgów, jak wiecie, bardzo dobrze słychać. I jeżeli chcecie przygotować zasadkę, ten silnik nie może pracować. On jest w realiach, na przykład silniki Panzer 4 były słyszane z około 300-350 metrów. To zaleta silników benzynowych, a rosyjskich czołgów dieslowych były słyszane z około 600-700 metrów. Wyobraźcie sobie, jaka to była strata, jeśli chodzi o kwestię. Nie dyskomfort. To było masakryczne. Niemcy doskonale wiedzieli, kiedy Rosjanie nadjeżdżają. I to była tragedia po prostu. Dlatego tutaj to jest bardzo ważne, to fajnie mówię, pytanie o tym silniku zadałeś, o wspomaganiach. Systemy były często dublowane i to Niemcy też robili, Amerykanie też robili. Przypomnę wam, że ostatnia wersja Shermana miała aż 3 agregaty napędowe. No wiadomo, jak wyjeżdża, się nie obraca szybko, to czołg traci całkowicie na wartości tak bojowej, więc zabezpieczenie, dublowanie systemów to jest dzisiaj pewna norma przyjęta tak wszędzie. Jedynym jego słabym punktem realnym były, to zobaczcie, to są wloty powietrza. Widzicie to z tyłu, chodźcie, podejdźcie, zobaczcie z tyłu niego wloty powietrza, widzicie do silnika. To są filtry, z tyłu to są filtry silnikowe. I to czyli nasz makany. Powstaniec z butelką benzyny by wystarczył. Tak, bo tu u góry jeszcze jakbyście wejdziecie sobie do góry, to są ogromne też filtry, takie okrągłe z tyłu lotu i to jest niestety jego, bo dlatego pamiętajcie, no każdy czołg, jeżeli jest bez osłony piechoty,
musi mieć osłonę piechoty. Jedno newralgicznie ten miejsce. Lot powietrza do silnika. Jeżeli wiecie, tam się rzuci kupę młotowa, to jest pociąg. W czasie lądowania w Normandii, jak większość zniszczyły właśnie poprzez atak z góry. Dokładnie. Ale nie wiem, czy wiecie, czy znacie, kiedyś Patton zapytał swoich żołnierzy, czołgistów, i zapytał, jak oni uważają, co jest najważniejszym elementem uzbrojenia czołgu? Ludzie. Co byście odpowiedzieli? Nie, no to jest oczywiste. Wyskolenie żałóg, ale to jest oczywiste. Mówię teraz o elementach technicznych racji. To są karabiny maszynowe. To jest obrona czołgu przed piechotą. Przed piechotą, tak, to prawda. I Patton powiedział, to powinien się sobie do serca głęboko zapisać, ponieważ jeżeli będziemy robić jakikolwiek atak i nie będziemy mieli ochrony piechoty, a wjedziemy, nie daj Boże, do miasta, to jest misja samobójcza. No, spójrzcie, jak został zrobiony Tygrys Królewski. Spójrzcie sobie na Panterę i spójrzcie sobie na Tygrysa Królewskiego. Przepraszam. Tygrys jest na płyta czołowa, jest 90-stopniowa. Tak, ale co wam przypomina? Panterę. Czy wy wiecie, że w pierwszych potyczkach Rosjanie kompletnie nie odróżniali panter od tygrysów królewskich? Teraz wiecie, dlaczego. Przez tą mylną tą płytę czołową? Praktycznie wanna jest praktycznie kopią, zobaczcie, jest praktycznie kopią i górny kadłub jest kopią pantery, czyli tego, co najlepsze, tak? Niemcy wzięli to, co najlepsze. Czyli dopiero się załamuje na stanowisku strzelca i na stanowisku kierowcy. No, bo dokładnie. Przechodzi w 10 stopni. Znaczy tak, od razu ogólnie wam mówię, sylwetkę czołgu. To jest kadłub kompletnie, praktycznie nieprzebijalny. Mówimy oczywiście o odległościach tam, dla wszystkich rodziców czołgów oprócz ISA-2. Metrów, tak? Oprócz ISA-2. To jest nieprzebijalny kadłub. To są wartości około 180, bo pamiętać, trzeba dodać przy pochyłach płyt, trzeba dodać jeszcze parę, 20 tam ileś procent milimetrów pancerza właśnie z powodu właśnie przedłużenia tak tego toru penetracji. To ten kadłub jest z przodu, Tygrys Królewski jest niepenetrowalny. I jeszcze co dodam ciekawiej, jest nawet niepenetrowalny dla ISA-2 z normalnej odległości bojowej. To jest po prostu totalne monstrum. Różnica pancerzu między 180 a 120 mm, to jest różnica między ISM-2 a przednim pancerzem, a tutaj pancerzem Tygrysa Królewskiego. Jest to po prostu niewyobrażalna po prostu przerost, że tak powiem, jak gdyby dowód na to, że Hitler myślał, że wojna trochę dłużej jeszcze potrwa. To jest jedyne lekarstwo, panowie, jedyne lekarstwo na ISA-2. To od razu trzeba sobie powiedzieć. Tygrysy jedynki miały zakaz, tak jak Shermany miały zakaz walki z panterami, nie wiem czy wiecie, miały zakaz walki z panterami bezpośredniej. Tak samo tygrysy miały zakaz walki z ISami 2. Natomiast ten czołg to była właśnie odpowiedź na te ciężkie, najcięższe czołgi radzieckie. I ten czołg całkowicie górował nad nimi i pancerzem, i uzbrojeniem, ponieważ ta armata, którą tu wiecie. Zobaczcie, jaka jest długość śrufy armaty, też 88 mm Tygrysa 1, a jaka jest długość armaty Tygrysa 2. To jest po prostu, to jest coś niesamowitego, jeśli coś chodzi pięknego, o... Coś pięknego, natomiast no niestety kosztem trochę szybkostrzelności, bo pamiętacie, no pociski też trochę dłuższe i przy ładowaniu też miały swoje mankamenty. Natomiast i tak szybkostrzelność była doskonała w stosunku do ISA-2, po prostu nie mamy porównania. To działo, nie musiało być przy ładowaniu obniżane. Gdzie w ISA-2 praktycznie w momencie wystrzelenia pocisku, tam ten proces ładowania i złącznie z potrzebą obniżenia działa, bo to były działa montowane odwrotnie, po prostu wyeliminował go z walki. Taki tygrys potrafił oddać 3 strzały, a IS potrafił oddać 1 strzał. Z tym, że fakt, że IS strzał z 22 mm pociskiem, trzeba pamiętać. Z tym, że ten pocisk nie był w stanie spenetrować tygrysa z przodu, tego królewskiego. Nawet z odległości około, powiedzmy, do 1000 czy 900 metrów, nawet nie był w stanie boków spenetrować tygrysa królewskiego. Jedynym słabym miejscem tego potwora jest tył. Chociaż on też jest na tyle mocno, on ma taki tył, jak pantera ma powiedzmy przedni pancerz, tak? Mniej więcej do tego można podejść. To jest praktycznie monstrum niezniszczalne, ale problem polega na tym, działo rozwalało ISA-2 z 2000 metrów. No to możecie sobie wyobrazić. Przepraszam, Polisz. W
którym te czołgi były produkowane w roku 1944? 44. One się pojawiły, one już pojawiły. Bitwa pod Staszowem była pod koniec 1944 roku i one już, że one pierwsze działały na froncie, już były w Afryce i były działały na froncie zachodnim do Rosjan, mówię, to jakiś był sierpień, wrzesień 1944, pojawiły się na froncie wschodnim. To nie jest zrobione tylko tak po prostu, żeby ładnie wyglądały. Pamiętajcie, że kamuflaż ma ogromne znaczenie. Oczywiście nie mówimy o gry z botami, tak? To nie będzie miało znaczenia, bo boty widzą wszystko. Natomiast spotkamy się tam, powiedzmy, w klanie z frycami, no to zobaczycie, jakie ma to ogromne znaczenie w sensie wykorzystania taktycznego. Zasady są bardzo proste, czy nic z tyłu nie może, musimy zawsze coś mieć z tyłu, tak zwane tło, czyli nie poruszamy się w nierozpoznanym terenie, po szczytach wzgórz i wzniesień, tak? Jesteśmy natychmiast widoczni. Tak, kamuflaż nic nam nie daje. Po otwartych, pustych przestrzeniach, czyli zawsze używamy jakichś elementów lasu, czy jakichś zarośli, czy budynków, idę po pochyłościach wzgórz i wzniesień po stronie zagrożenia, tak? To jest oczywiste, jesteśmy bardzo łatwym celem. Oczywiście wyjątkiem od tego jest sytuacja, w której jeżeli nie będzie takiej możliwości, to trzeba zejść, jak mówi się, jak najniżej, tak? Czyli musimy się u podstawy danego nasypu, czy gdzieś poruszać, żeby stanowić jak najmniejszą sylwetkę. Dobrze, panowie, teraz tworząc formację, ten dowódca tworząc formację, musi w tej chwili wybrać, wyselekcjonować najmocniejsze czołgi do formacji, prawda? Mamy 4 czołgi, czyli mamy formację, tutaj 2 sekcje, czyli to jest pluton, tak? Jesteście w tej chwili w sekcji plutonu czołgu. Teraz tak, spróbujemy stworzyć w tej chwili formację marszową, double rake, czyli będziemy podwójny, podwójną linię, czyli stworzycie w tej chwili z czołgów kwadrat dosłownie, 2 czołgi dowódców. Tu musicie sobie jak gdyby wybrać dowódcę, tak? W tej chwili, kto będzie dowódcą zgrupowania, czyli plutonu czołgów i kto będzie jego zastępcą, tak? Bo z dowódców czołgów jest więcej. Musicie w tej chwili się podzielić, tak? To jest bardzo ważne. Powiedzmy po starszyźnie może, bo chyba, że jesteście tam, tak powiem, w innych pozycjach. Znaczy, nie, po starszyźnie Garrett jest dowódcą, deep zastępcą. Proszę bardzo. Ja się dowódcę szkudzę. Gdzie siedzisz? Panty 4? No to nie jest dobry pomysł. To musicie widzieć. To jest też ważne, że dowódca nie może siedzieć w najsłabszym czołgu, prawda? To wszystkie niestety elementy trzeba rozpatrzeć. Także albo zmieńcie dowódcę, albo niech się przesiądzie do King Tigera. To wszystko jest istotne. Pamiętajcie, te dwa czołgi będą jechały na przedzie i będą stanowiły trzonę ataku. Czyli w Panterze też powinien być dowódca. Deep. Znaczy nie, ja siedzę w Tygrysie. My w Tygrysie siedzimy, no. Jedzie dowódca, zawsze pamiętacie u Niemców, na przodzie jedzie dowódca i zawsze z prawej strony formacji, tak? Ustawcie się w tej chwili, odwróćcie czołgi o 180 stopni. Na kierunek południe. Kto jest w Panterze? Wzruszenie. Kierowcą? Kierowca. Ale. Kierowca, zastój. Jak? Kto jest w Panterze kierowcą? W Panterze której? Czwórce? Beba, spokojnie, musisz go prowadzić, bo on nie widzi. Teraz ty w lewo skręć. Ale Drendorf widzi. W tym prawym kółku masz kierunek, który podał wcześniej szefostwo, czyli 180. Także kierowca dobrze widzi, jak ma się ustawić na 180. Panowie, szkolący idzie w tej chwili na prawą flankę do czołgu dowódcy. I w tej chwili ustawiam się do linii, w tej chwili mojej. Interesuje was kierunek. Ryszka, jesteś na tym strzelcu? Żeby kierowca mógł zrozumieć komendę dowódcy, to musi wiedzieć, że ten kierunek, który on słyszy, to nie jest kierunek po prostu jakiś bez punktu tak zwanego odniesienia, czyli po prostu dowódca sobie patrzy gdzieś tam w dal i nagle mówi mu, ty strzelaj na pierwszą, tak? Albo patrz na pierwszą. Ale pytanie, od czego na pierwszą? Rozumiecie? To są takie niby banalne rzeczy, które po prostu powodują, że czołg jest... traci wszystkie swoje atuty działania, więc to trzeba skoordynować. Zobaczcie, to jest tak trudne właśnie, żebyś to wszystko idealnie skoordynować, ale jest na to rada. Jest na to bardzo prosta rada. A trzeba zacząć od właśnie przede wszystkim tego, żeby dowódca mógł korzystać z kompasu. Panowie, wszystkie kierunki,
To jest bardzo ważna informacja. Zapamiętajcie, wszystkie kierunki, które podaje dowódca, są kierunkami związanymi z kompasem, tak? Podajemy kierunki geograficzne, a nie kierunki tak zwane względne. Że ja sobie patrzę, nie wiem, na skadłub, tak? Ciągu mojego. Czy to dobra. I mówię mu na przykład pierwsza, tak? To działa. W Jarwer Froncie pamiętajcie, że efekty uderzenia pocisku i zabijania załogi funkcjonują. Także nie musicie spenetrować czołgu, nie musicie go zniszczyć jednym strzałem. Wystarczy, że zabijecie lub zranicie załogę. Efekt będzie taki, że załoga wyskoczy z czołgu. Bo jak potwierdzać trafienia w czołgu? Najczęściej jest tak, że przeżyje oczywiście załoga w czołgu, to ona wyskoczy z tego czołgu. I tutaj uwaga dla działonowych. Miejcie przygotowany palec na klawiszu F, żeby bardzo szybko przełączyć się z działa na karak, dlatego że to jest jedyny moment, żeby usunąć załogę czołgu bez walki po prostu czołgu. Jeżeli przegapicie ten moment, to będzie naprawdę was to dużo kosztowało, żeby później ten czołg usunąć, bo oni się przesiadają, tak? On z kierowcy, jeżeli zostanie zraniony, zabity kierowca, czy tam ze strzelca, przesiądzie się zawsze na działo. Jeżeli zostanie zabity działonowy, tak? Ale on musi wyjść z tego czołgu. To jest ten moment, który nie możecie przegapić, tak? To jest bardzo ważna informacja. To będzie gadżet. Gadżet, jak brzmi kolejność komend, czyli powinna być. Najpierw powinniś podać dla formacji rodzaj formacji, kiedy ruszasz, tak? Żeby oni wiedzieli, w jakiej formacji się będą musieli realizować. I wtedy podajesz prędkość. Następną komendą jest wszystkie komendy związane z zatrzymaniem, tak? Czyli masz komendy typu stój i chcesz zatrzymać, tak? Masz komendy typu przód, możesz wydawać typu bok, ale oczywiście najlepiej wydawać im kierunkami. Natomiast najważniejsze to jest stój, żeby zatrzymać komendę i do przodu, tak? Ruszaj. To jest najważniejsze, żeby po prostu wiedzieć, kiedy kierowca ma ruszyć. Informacja i rodzaj wykonywanego manewru, tak? Który ci interesuje. Czyli podajesz na przykład tył, szybko, stój, prawda? Czyli okay. kierunek, prędkość, potem następnie zatrzymanie tej kolumny, prawda? Dobra, to wykonać. Podjeżdżamy na pozycję hold down, czyli na pozycję schowanego kadłuba, tak? I tu jest rola dowódcy, panowie, jeszcze bardzo ważna. Dowódca tylko z łuku otwartego może zaobserwować, czy prawidłowo ustawi czołg. Bo wysunięcie go zbyt do przodu lub wysunięcie go zbyt do tyłu powoduje, że na przykład nie użyjecie działa. Pamiętajcie o problemach obniżania dział, tak? Pamiętajcie, mówiliśmy, omawialiśmy tę kwestię, które z tych czołgów mają najlepsze parametry obniżenia dział. Tutaj King Tiger może sobie pozwolić na wyjechanie bardziej do przodu na pochyłość. Niestety Tygrys nie może sobie na to pozwolić, jak samo Panzer 4 nie za bardzo. Pantera troszeczkę jest w lepszej sytuacji realizować. Czy ruszać? Wydawaj komendę. Tak jak powinno być prawidłowo według kolejności. Kierunek. Rodzaj prędkości. Tak powinno być. Formacja, kierunek, rodzaj prędkości. Linia, kierunek 0-0. Powoli do przodu. Wspaniale. Jesteś dowódcy? Jaki błąd to jest? Przyszedłem na ten generał. Nie, musisz cały czas być, nie znasz tylko dwóch. Ty jesteś dowódcą, ja jestem driverem. Idealnie. Panowie, idealnie. Jaki błąd jest tu popełniony już w tej chwili na tym etapie? Oczywiście za chwileczkę ten. Dowódca zawsze by było spowiedzieć formacja, kierunek, prędkość, a przede wszystkim powinniśmy się inaczej ustawić, bo jesteśmy dowódcy. Ciąg dowódcy nie zawsze być po prawej stronie. Słuchajcie, nie było błędu, jeśli chodzi o kolejności i inne rzeczy, tylko po prostu chodzi o nazewnictwo komend. Tu ja bardzo bym chciał, byśmy zwrócili uwagę na nazewnictwo komend, tak? Wolny, średni, szybki, tak? Wolny, średni, szybki. I po prostu tak samo przód lub tył, tak? To są tylko te komendy, które używamy, bo ja wiem, że czasami używa się innego nazewnictwa, ale żeby to nie było mylące, nie? Bo to mogą być różne sytuacje. Ktoś powie na przykład lewo, bok, czy inne rzeczy i wiesz. I tu było bardzo dobrze, powiedziałem, kierunek był świetnie wyznaczony, jeśli chodzi o marszrutę,
ale jeśli kwestie o nazewnictwo szybkości, to przyjmijmy tutaj powoli, tak? Powoli. Okay. Nie ma błędów, każdy zrozumie, ale chodzi o to, żeby dzieci tych homek używali później do celowania we wroga i żeby one były jednolite, bo od razu mówicie, jaka to jest prędkość. Nie? No powoli to oczywiście może to się domyśli, to nie jest dla głupich, ale po prostu pracujmy nad tym, żeby te komendy po prostu były jednolite. Tak? Wracamy z powrotem na miejsca wyjściowe? Dokładnie, dowódca, wycofać kolumnę w takim razie. Kolumna, cofaj. Polisz, Panter 4, nie ma dowódcy, mamy gunnera i drivera. Dobrze, no realizuj jako kierowca, słyszysz głównego dowódcę, to stój. Jesteś w tej chwili pod jego zarządem. Dowódca na... Kolumna, stój. Linia, stój. Dowódca na haczu rozgląda się i dowódca koryguje, szczególnie dowódcy koryguje. Tak, cofnij. Stój. Pantera, cofaj, Panterska, cofaj. Polisz, mamy dowódcy, gunnera i drivera. Cofaj. To ja wchodzę na dowódcę, będę wspomagał. Jesteś na Panzer 4, tak? Tak jest. Stój. Wchodzę, już wspomagam tylko... A, jest dowódca, dobrze, to ja wychodzę. Proszę bardzo, dowódca zarządza swoim ciągiem. Twój driver, Dan, słucha twoich komend. Była prośba o wycofanie, znowu stworzenie szybko. Otwarta haczu. Musicie być w otwartym luku, żeby się oglądać i kierować kierowcą. Kierowca, pamiętajcie, nic nie widzi praktycznie. Możecie to robić poprzez podawanie kierunków albo poprzez po prostu komendy z tyłu do przodu. Kierunek, tak. Pamiętajcie, jest przód, tył. Macie możliwość zrobić przód, tył lub kierunek użycie. Nie? I po prostu stop. Cofnie, cofnie. Tył wolno. Tył wolno, później stop. Tył wolno, stop. Dawaj. Widzicie, no to i znowu żeśmy dalej, prawda? Mówię, trzeba po prostu mówisz tył, kierowca cały czas będzie jechał. Nie? Kiedy trzeba się zatrzymać, już mówię stop, prawda? Nie potrzeba więcej komendy, bo teraz wyobraźcie sobie, będą idą jakieś inne sytuacje, inne komendy, będziemy za dużo gadać, nie ma co. Po prostu musi być ścisłe te same komendy. Dobra, powtórzcie w takim razie jeszcze raz ćwiczenie i ustawcie idealnie, jak tylko możecie, na pozycji znowu tutaj rubieży. Przesuńcie w ogóle czołgi, bo nie wszyscy się na rubieże mieszczą. Kolumnie. Ustawcie je równo, tak? Dowódca też musi skoordynować w formacji czołg. Musisz powiedzieć drugi, trzeci, czwarty od prawej. Musisz mieć po prostu nazewnictwo jakichś też czołgów w czasie rozpoczęcia misji. To już jest kwestia, jak sobie dobierzesz, tak? Jak dowódca sobie dobierze, żeby oni mieli swoje call signy, tak? To jest bardzo ważna sprawa. Przed rozpoczęciem misji każdy musi mieć jakiś swój call sign, czyli jakieś oznaczenie, czy to numeryczne, czy to po prostu w formacji, żeby było wiadomo, komu wydaje rozkazy, nie? Dobrze, okay, to macie teraz tak. Zróbcie linię, spróbujcie wykonać w tej chwili równą linię, bo jest ona nierówna w tej chwili. Okej, linia, cofać powoli do tyłu. Ale nazwij teraz w czołgi, tak? Tak jest. Bardzo proste, od lewej jedynka, stój. Twój dwójka, następny trójka i później czwórka, nie? Chociaż pamiętajcie, liczy się od prawej, przepraszam, ja źle wam powiedziałem, od prawej, bo na prawej jest dowódca. Powinno się wszystko liczyć od prawej i wszystko do prawej powinno równać. Tak samo jak w szeregu, nie? Równamy do prawego, prawda? Wystarczyłobyś wydał komendę do prawego. To byłoby, wiesz, nie byłoby potrzeby ten. Natomiast jeżeli chcesz korygować, to już musisz, tak jak mówisz, precyzyjnie wydać. Mówić czwórka, gdzie jesteś? Przód. Gadżeto, w czwórka, którym czołgu jesteś? W przód, stój, tak? W momencie, kiedy on wyjedzie, gdzie będzie chciał, mówisz mu stój po prostu. Kierunek. 3-5-5. Powoli do przodu. No, osłonięte działo. Rusz, powoli. Wolno do przodu, tak. Wolno do przodu, panie. Dokładnie, no dobrze. Stój. I zobaczcie. Lebar wspomniał o tym klawiszu. Pamiętajcie, że coś takiego kierowcy jest jak klawisz Q. On wam pozwala jechać na niskiej prędkości bez prób używania do tego klawiszy kierunkowych, które są bardzo trudne w opanowaniu. I tutaj na przykład do kierowców uwaga, jeżeli posiadacie joysticki, to możecie tak precyzyjnie i dokładnie sterować prędkością czołgu, że to daje wam ogromną przewagę dla was. Dowódca, wycofujecie, najpierw robicie linię.
robicie linię na wprost w pozycji do zakrytego kadłuba. Ja już wycofuję czołg, żebyście mogli to wykonać. Linia powoli do tyłu. Wolne tył, prawda? Wolno tył. Ja już widzę, że... Woli. Linia wolny tył. No profesjonalnie. I o to właśnie chodzi, kurde. Przez treningu, no niestety wiesz. Kto to jeździ tygrysem normalnym? Ja jeżdżę, tylko moment. Aha, przepraszam. Zatrzymajcie się na chwilę, bo tu się... Mamy kowizy czołgów. Tak jest, powstało małe... Wódca główny zostaje na prawej flance, zawsze pamiętajcie. On jest prawy czołg z prawej strony, to jest nasz główny dowódca plutonu. Zastępca jedzie w środku. Linia stój. Kierunek 280. Równa ją. Formoliniu. Ale widzisz, już w tej chwili oni się rozproszyli, nie? I stworzyliście linię. Poszczególni poddowódcy powinni pomóc swoim w tej chwili driverom, żeby się ustawili odpowiednio. Dobra, kiedy? Jedziemy za mną. Dobra, jedziemy. No to trzeba zrobić. No co wy robicie? Beba. Dobra, okej. Mówicie? No to jest takie proste, wydaje mi się banałe, nie? No to zarządzanie, słuchajcie, formacją to jest... Trzeba potrenować sobie. Pamiętajcie, ja mam zawsze, powiem wam coś, jeżeli czołg główny to jest tygrys królewski, mamy formować linię, to zawsze pierwszy wyjeżdża, mówi, dowódca główny mówi, formuj linię, to w kierunku takim, to główny czołg musi wjechać na sam początek, bo on jest prowadzący. Tak, dobra, to jest dokładnie, tak jest. Dowódca tutaj wszystko zaznaczył. To jest 280. Jest. Pięknie, kierunkami, prawie idealnie to wykonam. Przód, stop. Poprawiasz kierunek, jeżeli jedzie gdzie nie trzeba. A Ika, główny czek miał być po prawej, a nie po lewej. Przyjąłem. Nie no, ale to do Tygrysa Królewskiego, no. A kto to jeździ tym sztukiem? Chyba co ci to odchodzi? Okej. Jedziemy, ustawiamy. Sformuj dowódca linię frontem. Przód wolno 236. Do rubieży. 236. Przód wolno. Po to jest też, żeby spokojnie. Nie jesteś dowódcą chyba. Ale on dowódca? Pomaga swojemu podkomendnemu. Stój. Inni go nie słuchają. Dlatego musicie znać dowódcę swojego. Dowódca wydaje dla wszystkich. Wszyscy wykonują. Obróć na 227. 227. Zrówna i patrzy, zawsze patrzcie na dowódcę swojego głównego dowódca się znajduje zawsze na prawej flance całej formacji. Zawsze jest pierwszy. A z 230 to jest 230 u ciebie? Chyba, że obrót będzie o 180 stopni. Tygrys czeka na komendy, słyszę to, bip. Właz mi nie działa, wiesz? Dowódca musi się schować, pamiętacie, przypominam. Dowódca musi się schować do wewnątrz bazy, tak? Wtedy na odczyt... Dobrze? Pięknie. I na 280. King Tiger jest... Roger. Dostał go w tej chwili. Jeszcze królewski. Ślicznie. Nie, panowie, to nie ma najmniejszych sensu, tak naprawdę. Spokojnie. 248. Pierwszy raz trenujemy, słuchajcie, no cóż, nie spodziewajcie się, że to cały raz. Ej, i... Stój. Porcelana, zrób tak z działem, żeby Cajs mógł sobie wyjrzeć. Centralnie na wprost mam. Jest. Dobra. No teraz. I może się przesiąść gdzie indziej na razie. Ja, czyli Ryszka, tak? Tak. Pamiętajcie, że kierowcy nie są bez was nawolnieni. Możecie jakąś minimalną do korekt swoją wprowadzić. Macie spojrzeć w prawo i jak jest tworzona linia, po prostu się dopasować. To nie musi być idealnie. Nie, dowódca to przede wszystkim dowódca powinien powiedzieć kierowcy, jak, gdzie powinien jechać. Ja nie wiem, gdzie w tym momencie jestem. Tak. Dostałem kilka komend. 267. Ale to nie na jednym kanale, jeżeli chodzi o komunikację głosową. Przecież to nie ma najmniejszego sensu. Dokładnie. Ja mówię kierowcy swojemu na kanalu. Tylko, że Michu, nie jesteś, przepraszam cię bardzo.
co? Ty jesteś bodajże w tym momencie gunnerem, a nie jesteś dowódcą. Nie, przeniosłem się na tego, na komendera. Czyli aha, czyli masz problem, że jesteś ty, gazon jest. Słuchajcie, wiecie na czym polega cały tutaj bit? Musicie wiedzieć, kto jest załogą waszego czołgu i start dowódcy. I to jest tu podstawa, no. No nie może tak być, że nikt nie wie, kto jest, gdzie jest kto w czołgu, czy gdzieś, no bo nie macie szansy, bo tu jest problem taki, że my się jeszcze dobrze nie znamy, tak? Jeszcze z głosów się nie poznajemy i tak dalej, ale przed rozpoczęciem misji musi każdy wiedzieć, kto jest kto, no nie ma innego wyjścia, bo inaczej będą takie, wiesz, pikniki, nie? Ale i tak dobrze idzie, już widzę, formacja jest, proszę bardzo. Troszeczkę, wiesz, swoje musicie też, drewiarze troszeczkę od siebie też muszą, że tak powiem, pomóc dowódcy, tak? Jak widzicie, że dowódca ma jakiś kłopiec z orientacją, on też może mieć jakiś moment taki być, to po prostu pomagajcie dowódcy, bo rozkaz słyszycie, główny rozkaz słyszycie i jasne, musicie tak go wykonać, nie? Jak dowódca nie stanie w pomoc, to musicie sami to robić. I prosta sprawa. King Tiger, jedynka. Jest formacja, to słuchajcie. Dobrze, jest formacja. Słuchajcie, dowódcy, cicho. King Tiger, jedynka, Tiger, dwójka. O, przydzielone. Pantera, trójka. Pantera, czwórka, czwórka. Sztuk, piątka. Piątki, kogoś na celowni. Nie mamy nikogo w sztagu, są tylko cztery czołgi i przydzielone. W każdy pamięta, jaki ma numer? Tak jest. Piękny. I wykonać. Tak i frontem do rubieży, do pozycji schowana wieża ustawić. Jedynka, dwójka do przodu, powoli. To są manewry, wy zmieniacie formację, to nie jest takie proste, słuchajcie. Stuk tylko z kierowcą. Jedynka, dwójka. Stój. A stój. Jedynka, prawo. Misja jest oparta na prawdziwej bitwie, która miała miejsce w 1944 roku Staszowa. To było w okolice sierpnia, września. To była jedna z większych bitew pancernych na naszych ziemiach tutaj. Jaka miejscowość? Wielkopolska? Staszów. Świętokrzyskie. Kielce. Moje rodzinne strony. Dokładnie. Tym bardziej może pozdrawiam. Poznasz ich szczerze, może coś. Panowie, sytuacja taktyczna wyglądała w ten sposób, że oczywiście Niemcy po raz pierwszy, podobnie jak w Ardenach, postanowili wykonać kontratak. Jeden z ostatnich takich większych wysiłków ich w tym celu. Sprowadzili na pole bitwy swoje najnowsze dziecko, czyli właśnie King Tigera. Była pierwsza bitwa King Tigerów, która w realiu zakończyła się straszliwą klęską. Aczkolwiek Niemcy wcale nie mieli jakiejś strasznej, wiesz, dysproporcji, jeśli chodzi o siły. Ta bitwa została po prostu beznadziejnie taktycznie rozegrana przez Niemców, a Rosjanie bardzo szybko się uczyli. Rosjanie wykorzystali tutaj w tej bitwie przewagę szybkości, mobilności, a przede wszystkim tego, że wykonali na Niemców zasadzki. Nie pchali się tak jak dawniej kiedyś na wariaty oddziała, tylko bardzo systematycznie i powoli czyścili kolejne wykrywane przez siebie pozycje obronne. Wokół Staszowa są pozycje obronne, są niestety pola minowe, więc nie wjedziemy sobie na flankę. Dzień wcześniej Niemcy, przygotowując kontratak, rozminowali pole minowe i dowództwo rosyjskie postanowiło wykorzystać ten fakt i wjechać przez to rozminowane pole minowe, czy spróbować ugryźć Niemców bez ryzykowania wielkich strat. Zajmie się 751 Niezależny Gwardyjski Regiment Ciężkich Czołgów, to są IS-2, tak? Macie je tam, żeście już obsadzili. I też częściowo te 3485. Na prawie flance mamy 53 Gwardyjski Batalion Czołgów, to też żeście obsadzili, tam są głównie te 3485, tak to rzeczywiście było. Rosjanie mieli trzykrotną przewagę w ilości czołgów, ale nie mieli przewagi w czołgach ciężkich, tak? Tutaj jest kwestia tego typu, że pole minowe, jak widzicie, znajduje się rozminowane przez Niemców, przygotowane tutaj do kontrataku, czyli dowódca ma do dyspozycji dość spore siły na lewej i na prawej flance wsparcia, tak? Masz w pierwszym
masz wsparcie tego swojego batalionu czołgów 51 i 53 na komendę. Komendę wydajesz z radia, naciskasz 2x00 i wybierasz alfa lub tu z mapy, będziesz miał taki kalendarzyk, tak? Otworzysz. No dokładnie. Jak naciśniesz tam radio alfa, ruszy kontratak i teraz będziesz twoja kwestia, czy czekamy w zasadzie, czy od razu wielkimi siłami atakujemy, to już do ciebie decyzja zależy. Ruszą dwa bataliony, dasz rozkaz, to czy to w sytuacji, kiedy nas zaatakują, czy my ich zaatakujemy, te bataliony ruszą, możesz je wysłać przed nami, to już jest twoja kwestia. One same będą jechały, będą atakowały pozycje bezpośrednie lotniska, tak? Będą tam po prostu za wszelką cenę próbowały się przebić lub zatrzymać cokolwiek stamtąd przyjedzie. Także tyle, jakieś pytania? Po zdobyciu, to jest autentyczne fakty, po zdobyciu kwatery niemieckiej musimy znaleźć trzy uszkodzone King Tigery i je sprowadzić na bazę do siebie, tak? Jest tutaj warsztat naprawczy i misja się zakończy, kiedy te trzy Tigery lub jeden z nich, wszystko jedno, jeden przynajmniej Tiger musi wylądować w warsztacie naprawczym cały, niezniszczony i wtedy zakończy się misja sukcesem. Czyli de facto musimy niestety te pozycje ich zdobyć i tak jak było realnie wtedy w tej misji, trzy Tigery niemieckie po raz pierwszy wpadły w rosyjskie ręce i zostały przebadane, nie? Jak tam wygląda na górze, panie? No. Michu, weź na dowódcę, nawet jak nie będziesz dowodził, żebyś więcej Leba widział. Na piesze, daleko, czołg. Słyszycie? Słyszycie muzykę? Słychać, gra, gra. Jest. Czołg jest na 007. Ustalony celownik. Ognia dobra. Zostaliśmy. Stój. Melduję, że z lewej strony mamy... Cofnij! 300 metrów, cofnij. Lewa, po prawej, 25 metrów, po prawej. Piechota czołg. Trzymać się tego, co to Na jakim kierunku, dowódco? 3 rozbłyski, kierunek 017. Częstość duża, prawdopodobieństwo, że artyleria. Wzgórze 013. Beba 013. Czołg. Odległość około 1300 metrów. Dostajemy bezpośrednie trafienia, dowódco. Górze 18. Silny ostrzał, górze 18. Dobra, strzelaj. My też dostaliśmy tali. Minus 10 stopni. Wciśnij koło. Mam wciśnięte cały czas. Tak? Dobra, spoko. Gdzie lecimy? Uszkodzona prawa gąsienica. Do bazy lecimy, spoko. Tylko z górki to się rozpędza. Uszkodzona prawa gąsienica. Spoko. Jesteśmy unieruchomieni. No. Nie ruszę, bo nie będę. Na 12 widzę jakiś błysk. Stop. Musimy to trzymać. Stop. Dowódco, gdzie jesteście? Dział nowy, 1200 metrów. Widzisz tam te cele troszeczkę? Gminy na 5-2. Nie znowu by waliło, wiesz, za długo byłem w grze. My jak się widzę tylko błyski. Aha, gdzieś nie jest. Nic nie widzisz? Widzę tylko błyski. Tylko mogę raz się przyjrzeć. Połączę artylerię. Kto jest to strzelany? 355 ten, za jeziorkiem na wzgórze i tak się wychylimy, tak? Kojarzysz, o co mi chodzi, Zajs? Jasne. Wolno na przód. Komenderem. Jedziemy. Dobra, fajnie, jestem komenderem. Po lewej dymy jakieś. To jest artyleria. Widzę tak. Widzę pancer 4, dwa sztagi. Pancer 4 przed nami na kierunku 00, 026. 51 melduje.
widzę dwa sztaki, jedną panterę i dwa pancerz 4 z tego kierunku. Szybko, szybko zejdź, bo one się dostają. Szybko, szybko do tych drzewek, tak? Do tego lasu. Który jest na 12? Tak, 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 na 12, do tych drzewek. Policji likwidują, walą. Walę. OP, bardzo korekta. Około 1000 metrów. A tam było prawdziwe bagno. Bezskuteczny ogień nas prowadzi. Jesteśmy w bardzo dobrej pozycji, mamy countdown. Widzisz tą górkę przed nami, Zeiss? Tak. Atakuję panterę. To weź się tak wychyl ten, żeby tylko było... Powiedz, kiedy Michu udział będzie, tylko mi dać. Odległość około 1200 metrów. Nie widzę. Michu? Stop. Cześć, do przodu, do przodu, do przodu. Dobra, do przodu, chwilkę jeszcze. To nisko. Korekta. 1400. Dobra, stój. Stój. Strzelę z pantera. Michu, rozejrzyj się. Co tam widzisz na optyce? Celu. Pięknie. No w sumie to nic dobiega nie dobiega na optyce. Cofnij troszeczkę. 86 ja widzę. 1200 zbiwało skuteczne na pantera. 12.15 jest czołg. Biegniemy do bazy, tak? 002. Mentuję, że z 50 brygady zostały tylko 3 czołgi, które poszły do ataku. 1200 metrów, czołg. 002. Chyba co to jest? Krzaki mi przeszkadzają, trawa, nic nie... Kurwa, przecież to nie jest baza, to są armaty. Beba. Wyżej. To podejdź wyżej. Powiedz Michu, kiedy będziesz miał ostrzał, tak? Ja pierdolę. Panem na nas ostrzał. Ostrzał. Trzeba szybko zlikwidować, zanim się uporają z tyłami, z tymi jestem sportem. Michu? Dobrze, zauważymy. Zostajemy, bo i tak się nie ruszymy, bo na gąsienicę zerwamy. No wiesz, jestem. Ta pozycja nas chroni, a ja mogę ich pokryć idealnie. Dobra. Michu? Strzelałem się. Poczekaj chwilę, może kogoś zdejmę. Masz czołg, na 359 jest czołg. Na 002 też jest czołg. Pantera. Po prawej stronie. Prawa strona, trzecia tak samo, od trzeciej, godzina, pierwsza. 25 stopni na północ, z tego co celujesz, ostro wali. Dobra. 25, to nie działa. Dowódco, wsiadajmy do Stalina. Jedźmy na... W tym momencie przybierzemy. No tak, jesteśmy w niskiej pozycji i jesteśmy w tej. Michu, jesteś w stanie go zdjąć? Czy tak strzelamy w ostrzelamy? Ty go zdjął. No nie widzę przez tą trawę, ale mniej więcej z tego co słyszę, to chyba go trafiłem raz. Podejdź, Zeiss. Cały czas ostrzał. Wolno, przód. Nie, to jest tego działu. Czego działu jest? Michu, powiedz kiedy masz czysto, tak? Bez trawy, powiedz kiedy. Lewa strona, jeszcze chwilę, jeszcze też do przodu. Mariusz, na szogo. Stop. Lachę jest niżej. Wszyscy? W niebo nie będę celował, do przodu dawaj. A, dobra. Czyli dobra, zły kąt. Zły kąt, gazem do przodu, gazem do przodu. Likwiduje działo. Is 3 likwiduje. Przejąć. Stop. Jestem. Stój. No Michu. 0.16 do przodu, cały max. 004, tam za drzewami. Księżyca Haldown, tak zobacz, to nie razy nie staliśmy teraz. Po prostu pozycji jesteśmy bezpieczni, tylko wieża wystaje. Dobra, dział zlikwidowany, rozpadło się. Zajebiście. Odległość 1500 metrów, bezskuteczna do ostrzału na pantery, nie wiem co robić. Możemy kumować... Centralnie 01, centralnie masz czołg. Albo sprowadzić się na sprawcze. Pytanie, co dowodzisz? Na razie to widzisz go? Skaczy. Tylko czy nie jest za daleko na 8 na ostrzał pantery? Jeżeli ten... jestem potrzebny, mogę sprowadzić. Da radę. Sprowadzić się, że na tych tak 300 metrów w górę. Bardzo by się przydało. Bo jesteśmy z immobilizem. Przed nami wybuch ostatni czołg z naszej 51 brygady.
Fortuna, tak jak wiesz, w kosmos. Nic nie zostało. Michu, jaką masę ktoś tam w szarży. Masz przed sobą kaczołki. Nastaw ty się, widzisz, tam się podziałka rusza, tak? Czyli jest celi, widzę. Po lewej jest od nas. Nastaw ty się. Trafiłem. Będzie szybciej. Beba, wypadł z szugu, bo cię zaraz zaraz cię trafią. Jesteś unieruchomiony. Hello. Tutaj tu nie ma, ty przyczyny nie ma żadnego przybliżenia. No, to jest tragedia. Ja nie mam żadnej, wiesz, las... Oni nie mogę cię... 15. Tylko widzę to, co pobłyszczy, ale na razie... 15. Słuchaj, ciut po naszej drogą, lewej drogą, jeszcze... Drogą. Tak, zajdź drogą, teraz 29. Słuchajcie, ja... Jadę drogą, widzę drogę, jechać drogą cały czas. Tak. Dobra. Teraz szybko, zjedźmy stąd. Cały czas, z prawej. Michu, no, widzisz? Gdzie są wybuchy? Na tym wzgórzu? 3-5-1. Gdzieś tutaj cały czas są wybuchy, a kto tam wali? To musi mieć jakieś działo. 351, jest czołg. Nie, to wali z artyleria po prawej i to nie jest działo. Centralnie. To jest 88, także gdzie są wybuchy. Michu ten... Dostajecie chyba mam kłody przed sobą tylko. Z wioski dostajecie od prawej strony. Kurwa, dostajemy. I to ciężkie. Rura do przodu, uciekamy. Kierowca, przód, tak, przód. Byście walili więc. Przodu widzę, kurde. Stoję, spieszamy. Spierdalamy. No już jestem ranny, nie żyję. A kto obejmuje dowództwo? Gunner czy... As, ja obejmuję dowództwo. No ale czym chcesz objąć dowództwo, kurwa, jak nie możesz jeździć? No jak to nie możesz jeździć? Masz jeszcze jeden czołg. Zisa dwójkę. Beba, ale tak mniej, sympatyczniej. Ale przepraszam, ja się wczuwam w rolę. Masz kwiaty. I to... Niestety jestem uwięziony w czołgu, ten i ranny. Nie mogę wyjść. A ja nie żyję. Beba, ty żyjesz jeszcze? Oczywiście, biegnę do ciebie. Sorry, hopy, nie zauważyłem. Tak, ja powiadam. 86. 134, 086, tam widzę, ostrzał idzie. W celu. Cofnij. Wolno cofnij w tył. 129, 09. Dostaliśmy w gąsienicę. Cofaj szybko w tył. Cofaj. Tak szybko. Stój. Panowie, właśnie uderzyć w dziurę to jest kwintesencja wszystkiego. Tak jest w życiu.